Witam Państwa po przerwie, po serwisie informacyjnym w programie Galaktyka Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy. Gościem w naszym studio jest też osoba z Galaxy, kierownik Multikina, Marek Ostrach. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich telewizów. Dzisiaj, Marku, porozmawiamy o aktualnościach, jak zwykle, ale wyjątkowo się dzieje w kinie. Bardzo dużo się dzieje. Pracy macie multum. Rozmawialiśmy nawet poza anteną, że trwają wakacje. Wydawałoby się, że kino będzie świeciło pustkami. Na dworze żar leje się z nieba, a tutaj proszę bardzo, sporo odwiedzających i chętnych, sporo też propozycji, naprawdę mnóstwo się dzieje, dlatego mam tą kartkę przed sobą, żeby się nie pomylić, bo dziś co prawda właściwie cztery wydarzenia, ale to, co dzieje się w repertuarze od paru tygodni, rzeczywiście generuje dość dużą widownię, są to bardzo dobre tytuły filmowe. I naprawdę mamy pełne ręce roboty. Myślę, że kino na wakacje jest doskonałą alternatywą, chociażby na wakacyjną nudę, chociaż ja osobiście nie znam takiego pojęcia. Nie wyobrażam sobie, jak można nudzić się w wakacje. I szczerze zazdroszczę wszystkim dzieciakom i tym osobom, które mają wakacje, że mogą te wakacje mieć. I że też mogą przyjść do kina, bo w naszych czasach nie było multikina, prawda? I w 3D nie za bardzo mogliśmy obejrzeć bajki. Jak często czekaliśmy na premiery bardzo długo, a teraz premiery są praktycznie na wyciągnięcie ręki, ba, bardzo często jest też tak, że premiery filmowe dzieją się też w Polsce. Bardzo często niektóre filmy startują jako pierwsze w Polsce, o czym pewnie niejednokrotnie byliśmy świadkami. Zacznijmy może jednak od wydarzeń. Zacznijmy od Aidy. Aida będzie to fantastyczny spektakl. Wyjątkowość tego spektaklu polega na tym, że zagramy go w technice trójwymiarowej. Będzie to retransmisja spektaklu, który już był pokazywany w Multikinie. Cieszył się ogromnym powodzeniem. Prosto z Arena di Verona retransmisja opery, która, no właśnie, nie wiem, czy każdy z Państwa zdaje sobie sprawę, została napisana na zamówienie w 1869 roku. Wielki kedyf Egiptu poprosił Verdiego, aby napisał coś specjalnego, ponieważ wkrótce zostanie otworzony kanał Suezki. I tak właśnie została napisana. Czyli to na otwarcie kanału. Aida. Warto to obejrzeć. Warto sprawdzić, jak brzmi ta opera. Jeśli ktoś, kto z Państwa jeszcze nie widział tego spektaklu, niech obejrzy, niech skupi się na przepięknym libretto, niech posłucha wspaniałych arii operowych. Przypominam, że Verdi oczywiście to ten, który napisał Rigoletto, Trubadura czy Traviatę. Fantastyczne wydarzenie, przypominam, 8 sierpnia o godzinie 18 w technice trójwymiarowej Aida. Retransmisja. I to jest retransmisja. Ale mamy transmisję. Mamy transmisję i to na żywo, prosto z Tallina. Już niedługo, bo 20 sierpnia około godziny 20 Robbie Williams da koncert na stadionie w Tallinie. Robbiego Williamsa właściwie nikomu nie trzeba przedstawiać. To jest człowiek, który zrobił oszałamiającą karierę. Dla mnie jest to artysta, z którego trzeba brać przykład, bo człowiek, który zaczynał jako tancerz, który mógł pójść na skróty, bo występował w bardzo popularnym brytyjskim zespole. Take That, który do tej pory, prawda, jest bardzo popularnym na Wyspach Brytyjskich, rozpoczął karierę solową i w dalszym ciągu tą karierę kontynuuje. Jest na topie. I jest na topie. A zatem warto obejrzeć na żywo. Na żywo, czyli transmisję bezpośrednią z Tallina koncertu Robbiego Williamsa, przypominam, 20 sierpnia o godzinie 19:50. I teraz przechodzimy do Pani. Przechodzimy do Pani. Dla Pani mam jak zwykle co miesiąc specjalne zaproszenie. Tym razem 6 sierpnia, czyli 2 dni wcześniej przed koncertem, 18 dni wcześniej przed koncertem Robbiego Williamsa. Obejrzą Panie Frances H. To film bardzo głośny, który już jest na ekranie Multikina, opowiadający o perypetiach młodych ludzi, którzy kończą studia. Właściwie są dorośli, ale jeszcze dorośli nie są. Mają swoje marzenia, mają swój pomysł na życie, chcą być tancerzami, chcą zarabiać ogromne pieniądze, ale przygniata ich ta rzeczywistość, czyli brak mieszkania, życie na kredyt. Wspaniała rola Grety Gerwig, naprawdę polecam ten film. No i warto pojawić się dodatkowo na Kinie na Obcasach. Tutaj przede wszystkim zapraszamy panie, bo panom oczywiście na to wydarzenie wstęp jest zbroniony, ponieważ podczas sierpniowego spotkania każda uczestniczka otrzyma możliwość udziału w darmowym 3-miesięcznym kursie samoobrony dla kobiet, który zostanie zorganizowany we wrześniu. Czyli warto, wystarczy kupić bilet i go na ten film
i zachowam ten bilet i od września mam 3 miesiące, czyli do końca listopada darmowych zajęć z samoobrony. Samoobrona przyda się, idzie jesień, ciemna pora, szybko robi się ciemno. Nikomu źle nie życzymy, ale pewne nigdy umiejętności zawsze się przydadzą. Jeszcze jedna informacja dla nastolatków. Mamy wakacje. Mówiliśmy o muzyce Robiego Williamsa, ale pewnie nastolatki i nie tylko zainteresuje fakt, że 30 sierpnia, potem 1 i 2 września zaprezentujemy w naszym kinie film dokumentalny o niezwykle popularnym zespole, fenomen ostatnich czasów, brytyjsko-irlandzkim One Direction. Ten zespół ma już na swoim koncie dokument, rozmawialiśmy też poza anteną, że to zespół... naprawdę fenomen, rok istnieje i już ma dokument. I już jest dokument z pewnie trasy koncertowej. Za chwilę biografie będą wychodzić członków zespołu. Powiem tobie więcej i państwu też, że już widzowie pytają o ten dokument i rzeczywiście jest, nawet mogę podać godzinę, One Direction, specjalny dokument o tym zespole zostanie wyświetlony w piątek 30 sierpnia o godzinie 18, potem 31 sierpnia w sobotę o godzinie 14, w niedzielę 1 sierpnia również o godzinie 14. Kolejne cykle pojawiania się filmów zależą oczywiście od frekwencji, a zatem zapraszam wszystkich sympatyków zespołu One Direction. I jeszcze słów kilka na temat tego, co jest aktualnego na ekranie, co czyli dzisiaj premiery. Weszło na ekrany. Właściwie tych tytułów specjalnie rekomendować nie trzeba, bo to część trzecia Wolverina. Wszystkie panie, panowie, wszyscy ci, którzy interesują się tym filmem, pewnie będą chcieli ten tytuł obejrzeć. Film jak zwykle cieszy się ogromną popularnością. Wyświetlamy go w technice trójwymiarowej i tradycyjnej dwuwymiarowej. Kolejny film, który był kasowym sukcesem. Myślę tutaj o filmie Red 2, a mam na myśli w tej chwili Red 1, gdzie rzeczywiście fantastyczne role wszystkich praktycznie topowych, uznanych gwiazd kina pojawia się po raz kolejny w drugiej części. Wymienię Helen Mirren, Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins, John Malkovich, Bruce Willis. No, śmietanka fantastycznych gwiazd w kasowym, myślę, przeboju. Przecież same nazwiska gwarantują nam wyśmienitą rozrywkę, prawda? Doskonała zabawa dzisiaj, specjalnie nawet zaobserwowałem. Osoby wychodzące z tego seansu były naprawdę zadowolone, więc serdecznie państwu polecam. I jeszcze jeden film, tym razem dla tych, którzy chcieliby troszeczkę się ochłodzić, to znaczy dosłownie zmrozić krew w żyłach. Horror reżysera, który jest odpowiedzialny za sukcesy kasowe takie jak Piła i Naznaczony. Ten człowiek specjalizuje się w straszeniu niekonwencjonalnym ludzi. Sam jestem wielbicielem horrorów i trzeba przyznać, że na filmie Naznaczonym podskoczyłem na fotelu ze 2-3 razy. Myślę, że film Obecność, bo właśnie o tym filmie mówię, gwarantuje również porządne wrażenia, będzie można naprawdę porządnie się wystraszyć. Czyli tym dla bardziej, widzów o silnych nerwach. Tak, tym bardziej, że jest to historia oparta na faktach. Rzecz dzieje się na opuszczonej farmie w Stanach Zjednoczonych, gdzie dzieją się dziwne zjawiska paranormalne. Więcej na ten temat już nie mogę zdradzić. Sam za chwileczkę udam się na ten film, żeby zobaczyć go po raz pierwszy. Niektórzy twierdzą, że to jest najstraszniejszy film w tym roku. Przekonajmy się, zobaczmy. Obecność to również premiera dla tych, którzy chcieliby troszeczkę się ochłodzić i poczuć dreszcz emocji. Pewnie dodatkowym przerażającym faktem, już tak sobie pomyślałam, jest to, że to jest na faktach. Więc my oglądając mamy tą świadomość, że to się działo naprawdę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak będzie. To wzmacnia pewnie. To, co jest prawdziwe, to, co wydarzyło się rzeczywiście, no budzi pewną wyobraźnię w nas, co mogłoby się wydarzyć na przykład w naszym otoczeniu. Mm-hmm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z tego, co mogę na pewno zapewnić, reżyser, który wyreżyserował ten film, to człowiek, który rzeczywiście potrafi przestraszyć. A zatem wszystkim sympatykom horroru polecam ten film. Naprawdę, silne nerwy trzeba mieć. Ja się zastanowię się, czy się wybiorę. A teraz powiedzmy może o porankach dla dzieci. Przypomnijmy, że wszystkie dzieci, zawsze Multikino umawia się z dziećmi w soboty i w niedzielę. Są dwie pory wyświetlania bajek. Najmłodsi mają o godzinie 10.30 zaplanowany swój seans, a potem o godzinie 12.00 ci nieco starsi. Wszystkim rodzicom przypominam, że warto wejść na stronę Multikina, by zajrzeć w zakładkę dzieci, wydarzenia, potem poranek 10.30 bądź też 12, by sprawdzić dokładnie, jakie filmy i jaki odcinek bajki jest wyświetlany. Myślę, że to ułatwi rodzicom podjęcie decyzji, czy wybrać się na tą bajkę akurat w tym dniu, czy też nie.
Dziękuję serdecznie. Jeszcze mamy pytania konkursowe. Ach, przepraszam, zapomniałam o tym. Sprawa. Tak jest, najważniejsza. Pytania konkursowe to zaproszenie na kino na obcasach. Mamy 3 pytania konkursowe, zaproszenia będą podwójne. I pytanie brzmi, kiedy wspólnie z Multikinem zostanie zorganizowany kurs samoobrony dla kobiet? To jest pytanie numer 1. Kiedy jest najbliższe spotkanie w ramach kina na obcasach? To jest pytanie numer 2. I pytanie numer 3. Jaki film zostanie pokazany podczas seansu kina na obcasach? I właściwie to już jest proste wszystko. Pytania, wszystko o tym powiedzieliśmy. Odpowiedź przysyłacie Państwo na nasz adres internetowy galaktyka@pomerania.tv. Dziękuję serdecznie. Teraz dziękuję już. Bardzo. Dziękuję bardzo. Gościem w naszym studiu był Marek Ostrach, kierownik Multikina tutaj w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Proszę Państwa, krótka przerwa i tuż po niej widzimy się z nowymi gośćmi. Do zobaczenia.